Cześć, ja jestem Luca i dziś chciałem pokazać Ci węzeł, który może przydać Ci się na przykład podczas pionierki, czy tak jak w moim przypadku, związywania worków. A tym węzłem jest szlufa. Szlufa, po angielsku constructing nut, jest węzełkiem, który po zawiązaniu pozwala się zacisnąć i nie rozwiązać się. Wiążemy go w następujący sposób. Rozpoczynamy wiązanie tak jak zwykła wyblinka. Po czym, gdy znajdujemy się w tym momencie i w wyblince ładowalibyśmy się tutaj, w tym węźle ładujemy się pod ten X. Całość. Na worku zaciągamy. I w ten sposób mamy węzeł, który wygląda w taki sposób, który zabezpiecza nam to, co mamy w worku. A w przypadku związywania na przykład dwóch kłód czy przewiązu prostopadłego, pozwala nam zużyć o wiele mniejszą ilość sznurka niż na przykład przewiąz prostopadły. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze, to mnie bardzo motywuje, pomaga mi w tworzeniu lepszego kontentu. Trzymajcie się, cześć!